Jezus Mario, mama i ciocie dwie z Zawiercia przyjechały, no bo nie wiedziały, że będzie wojna, że to, a tu wybuch, wojna. To tutaj taką koleżankę miałam, co tam w trupy z Zawiercia najwięcej było. To całe mieszkanie było załadowane. Co i tego, później odbierali dopiero rodziny z tego. Oni tam są pochowani na cmentarzu u nas, mogiła jest. Tak, to my zupy gotowały, to my ratowały tych chłopaków. Boże, jak się to przypomnę, to człowiek młody był, ale ruchowały my tak, że nie brakło ani jedzenia, ani picia, ani nic, ale dużo poginęło. No a za granicęśmy chodzili, była nas taka klika tutaj, no bo no nie było jak żyć, nie było czym. I myśmy handlowali. Dom utrzymywali my. Dzieci my utrzymywali dom. I my idziemy do Golczowi, zniesiemy tak i jajka, i sery, i żeby znowu sprzedać, nie? Jak my to już wszystko pokupili, po tego podchodzimy pod Bydlin, a tu straszny wrzask jest. No i ja wtedy miałam 15 kg tego, no. Do karbitu. I podeszłam i ten most jak do Cieślina idzie, to tam było właśnie rzeka. I trzeba było, bo nie było mostu, trzeba było w tą rzekę wejść i przejść. No i ja weszłam do tej rzeki i zlasował mi się karbit. Także kręgosłup miałam cały w krwi i już nie mogłam wyjść. Wyszłam z tej rzeki z powrotem, bo słyszę, że bardzo wrzeszczy ktoś. Ja mówię, to tam już chyba pół Bydlina wyszczelali. Boże, co ja to zrobię? Wróciłam się i poszłam do Cieślina, do takiego znajomego, co my też tam chodzili, za kościołem. I mówię, panie Szczypara, zaprowadź mnie pan do Bydlina, bo tam chyba pół wsi wystrzelali, bo taki wrzask, tam tak kobiety wrzeszczą. Ja mówię i tego, i on mnie przyprowadził. Przyprowadził mnie, a tu mówią, że dwa trupy są zaszczeleni, są ci. Takie człowiek przeżywał, że Boże kochany, później to mi się boli już chodzić. Niemiecki taki łebek młody wziął mnie do Cieślina, żebym prowadziła drogę, pokazała mu, gdzie jest Cieślin, bo tam są zabici ludzie i żeby ją szła. No i o dziewczyna przecież młodo, bołam się jak nie wiem, no ale poszłam z nim. Zachodzimy za rzekę, tu jak ten most jest, początek Cieślina w lesie, a tam pełniutko gestapowców. No czarno było, jakby jagody i ludzie. Ja mówię, Jezus, co ja zrobiłam, po co ja poszłam z nim? A już słyszałam przed dzień, że w Frąsowicach była bójka, zaszczelonych tyle ludzi. Ja mówię, i ja jeszcze dziewczyna, a mama aż drżała całą w domu, bo tatuś to mój zmarł w 54 roku. Ludzie kochani, nie wiem co robić. No ale poszłam, a on zobaczył tak, jedną kobietę, co do kościoła chodziła z Kwaśniowa, leży zabita. Ta, co handlowała towarem, leży zabita. Później wchodzimy do młyna, Kwiatkowski był Ludwik, co prowadził młyn. Rany boskie, dwa trupy. On zginął tam, po prostu zaszczelili go, krew była w młynie, wszystko. I obiedno tak wrzeszczałam całą drogę i uciekłam stamtąd i przyleciałam do domu. A w jaki sposób pani się zetknęła z konspiracją, z partyzantką? W jaki sposób pani weszła, no, zaczęła im pomagać? A, no, no jak mnie tak poszedli i tego. A chodzili my już obydwa, no. On wszedł, bo u niego to już ciągło. Ale jak się z Hardym zapoznał, to już Hardy mówi, toś ty teraz mój. Ty musisz prowadzać wszędzie i był prawa ręka Hardego. On tylko na nim polegał.
A mnie tak jak mój wióz amunicję z Wolbromia, pełniutki wóz amunicji, taki był sprytny, jak nie wiem, to już tak ludzie pilnowali wszyscy, jak jedzie, a gestapo jest w Bydlinie, to tutaj takim czwartym domu za tym, tam dalej, wyleciała na drogę i mówi: Mietek, ubeki tu są, te Niemcy, Rany Boskie, zginiesz tutaj, włazisz do stodoły, wjechaj. Wjechali tam jeszcze z kolegą i później pyżu nakładła, różnych takich z ziemniaków tego wszystkiego, żeby zakryć to wszystko, żeby ich uratować. No by byli zginęli wtedy. Wtedy to było obraz nędzy. To jakie były pani zadania? Co pani, jak, w jaki sposób pani pomagała partyzantom? A my pomagamy. Było tak, że tam koło kościoła, co jest taki stary dom, to był rzeźnia, tam były sklepy, były, to był stryjek właśnie Mietka mojego, bo to ojcowie byli bracia. I z kolei on tam był, szył właśnie onem wszystkim ubrania. Te wszystkie ubrania wojskowe, łoniem tam szył. Ale jak przyszło, żeby partyzanci, a Niemcy chodzili bez przerwy, w Bydlinie było tak, że trzeba było iść na ordynat i spotykać się z nimi. To było takie czuwanie. No i z kolei taki dom był stary tam i tam mieszkała taka stara babcia. No i ten stryjek mówił: pani nocowniowa, zgodzi się pani, żeby tam tak przy wodzie, przy stawiskach, żeby partyzanci tam szli, bo ja chcę przymierzać im te garnitury, no bo użyję to na oko i później będą jak wyglądać, nie? No i ona się zgodziła. Czy to na przykład może być ta bluza, którą szył ten pan Mędrek? Tak, może być, ale to na ciepło, a na zimno to by długie rękawy. Mm-hmm. Długie rękawy były. A to pamięta pani, z jakiego materiału była ta na ciepło bluza? To był materiał prawdziwy, taki zieloniutki i to była wełna taka, porządna wełna była. No znam ich tutaj. Znam ich, tych chłopaków. No on miał ruch, to wałami przywozili materiały, wałami. Jak pojechali gdzie, to sklepy obrobili, bo byli partyzantami, wolno im było. A ludzie nic jeszcze im kazali brać, bo co mieli zrobić, w czym mieli chodzić? Przecież się to wszystko targało, nie? Niszczyło się. A pani pomagała też szyć te mundury? Tak, znaczy najwięcej to my koszule. Szyły i prasowały, guziki, dziurki, wszystko robiły i gaturmy zanosiły je tam do gór. Tam jest tablica taka, byliście, widzieliście to, no. No. A czyli pani zanosiła te koszule do obozu? Do gór, tam do gór, że my się nie bały, bo co my dziewczyny, co no z tą Niemcę mogą zrobić, nie? Ale to się ryzykowało. A oprócz tego, że pani zanosiła do obozu te koszule, mundury, no, to jeszcze pani w jakiś sposób pomagała? No to my tak, wzięły brudy, przyniosły, znowuż my prawy, prasowały i tego. Było nas tak coś ze trzy. To tak, że my się tych ruskich bali, że to takie wywijace, nie? Przecież oni też tak z kobietami robili, ale my zawsze poszły w trójkę. Nigdy same, żeby pojedynczo. Bo my wiedziały, że to coś może różnie być. No. I wtedy pani mąż wrócił tu do Bydlina? Tak. No, miał szkołę handlową. No jak się potem potoczyły te sprawy? Jak go złapało? No tak się potoczyły, że nie miał żadnej pracy. Żadnej pracy nie miał, bo był akowcem i onem to nie bardzo było. No i tak w domu, no to wiecie jak było. A pani mówiła, że ubecy nieraz przychodzili o drugiej w nocy, żeby aresztować, tak? Mietka, tak. Tak, biedny był jak ściana, bledziutki. Musieliśmy stawać wszyscy. Bledziutki był taki. I brali go i biorąc to, że nie było go 4 tygodnie. A nie wiem gdzie, bo jak przyszedł to lichy, a nie wiem, a upłakany. Opowiadał pani o tych? Pewno. Przyszedł to wypompowany.
A to mówił, gdzie był? Jak pazury, jak te za pazury szpile bili. A siedział na krześle i mordowali go. Co oni od niego chcieli? Za to, że walczył. No. Płakali my wszyscy nad nim. Okropnie, okropnie przeżycie było, okropne. A nic nie mówił nigdzie, bo się bał, żeby znowuż go nie męczyli. To była katorga. Ja przeszłam to, Boże słodki. Nawet się nie chcę opowiadać.